Wiecie, z racji tego, że tam trwa msza, jest to nieczynne, a i też nie mamy zwyczaju włazić, że tak powiem, z kamerą na terenka i nie wolno filmować bez wzbudzania jakichkolwiek problemów. Jest to teren prywatny i tam tylko filmujemy to, co widać. Nie mamy zamiaru tam włazić ani robić jakiś tam burdelu, zamieszaniu. W każdym razie chciałem to tak tylko no, z wierchu pokazać, jak to wygląda.
Rzeka Skawica. Białka. A ja jest w miejscowości Osielec, w gminie Jordanów. Jerzek na trasie do Rabki. Tutaj oto taki widoczek. Na miejscowość Juszczyn. Ale się tych pierunów tu zjechał. 6% podjazd, ale damy radę. Kamieniołom jakiś, okej. Jak hołda boryńsko. Słuchajcie, w miejscowości Bystra Podhaleńska. No i kwestia czasu to była. Widać Podhale. No i oczywiście Tatry. I Gerlach widać.
Słuchajcie, ja już jest między Jordanowym a miejscowością Naprawa. Także wiecie, jakby się tu coś zepsuło, to jest od razu Naprawa. Jordanów tam widać. No trochę droga była wymagająca tutaj. Trzy takie dość fest podjazdy po 6-7%. Do mnie to jest dość fest. No i co? No i jedziemy dalej do Rabki, a potem zoboczakaj. Słuchajcie, ja jest w miejscowości Skawa przy drodze na Rabkę Zdrój i takie piękne widokowe miejsce tu mamy. Kaj widać Babio Góra na wprost. Ja to jest Babio Góra. Normalnie ją widzimy z innej strony, a dzisiaj od strony wschodni, to znaczy się ona jest na zachód od nas. No fajnie, diablak, Babio Góra. Ciepło jest, prawie że 30 stopni, ale mamy już jakieś 40 km. Jademy jeszcze kapkę dali i potem już będziemy się wracać zaś do Grzechynie. Już jakaś się w Rabce, słuchajcie, przy drodze kieruje fest zatłoczono, bo to jest droga krajowa numer 7 Kraków Zakopane, czyli popularno Kopianka. Ale coś ich się tu buduje i mamy nadzieję, że to się skończy. Ja będę musiał niestety przez jakiś czas przez ten pieruński korek jechać,
ale jakoś sobie poradzę. Na pewno będę szybciej jechał jak te auto.
Sejcie roztomili Jołżje przy Suchej Beskidzki, na granicy Makowa Podhalańskiego i Suchej Beskidzki. No i zdarzyła się dziwna rzecz, mianowicie cifer dla mnie przestał działać. W miejscowości Wieprzec Tamkaj był ten piorunowy zjazd. Słuchajcie, ja jest przy terenie zbiornika Świnna Porymba już. Tutaj w tym miejscu, może jeszcze będzie widać, zastawił mnie jeden facet, co jedzie do Makowa Podhalańskiego. O, u niego tam chyba jeszcze widać. Ja, jedzie tam. Ten mnie zastawił i chciał pumpka, bo zleciało mu powietrze z koła. No słuchajcie, no to jest podstawowy błąd, no. Takie rzeczy, pompka, dętki, ze dwie łatki, te łyżki do ściepowania gumy. To trzeba po prostu na rowerze ze sobą wozić, jak jedziecie kajdali, jak tak, nie wiem, 10 km od chałupy, to lepiej takie rzeczy ze sobą mieć. Ja zawsze mam, no bo sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby ja był 100 km od chałupy, bez pompki, bez niczego i naraz mi powietrze, luft mi spieprzą z koła. No nie wyobrażam sobie, żebym mógł iść tak piechty 100 km do chałupy albo więcej. To co było 3 roki temu pod Częstochową, pęknięcie felgi, no takich rzeczy nie przewidzisz. To się może najlepszym zdarzyć, ale powietrze, takie rzeczy, to ja. Wystarczy, najedziesz na pineska, na coś i już jest problem. Dlatego woźcie ze sobą łyżki do ściepowania opony, zapasowe dętki, także dwie. Łatki też, ale to trzeba kleić, to trzeba czekać, nie? No i pompka, co by naplumpać tego luftu, nie? Żeby dali jechać, bo tak rajza, co zejdzie powietrze i nie ma czym naplumpać, ani jak zmienić dętki, no to jest dupa, no. Dobra, kończę, bo ja, to jest ta Świnna Porymba, kaj pani premier otwierała. Ponoć, że to jest czynne, ja tu widzę pusto, zaraz się będę wracał do Makowa. Chciałem tu, no, tak przyjechać i pokazać wam to, jaką to inwestycje tutaj robią już ponad 30 lat. Niby to otwarli, a ja widzę, że tu nic się nie dzieje.
19:36, słuchajcie, kończymy Tarajza na około 80 chyba kilometrów. Nie wiem, bo mi się ten licznik popsuł, ten ciferblat. No i co, w Grzechyni my zaczynali, w Grzechyni kończymy. I co? No. Już je przyjałcie. To, co żeście przed chwilą widzieli z tej kamery GoPro, to były te bramy tej pustelni w Grzechyni. No, tam nie będę komentować tego miejsca, bo to po prostu jest nie moim celem. Ja tam do tego nic nie mam. Ja tu przyjechał na rower, a nie kogoś krytykować, czy tam z błotem mieszać. To nie jest mój cel. Także dziękuję wam wszystkim za uwagę. No trochę szkoda, że mu się ten licznik popsuł, ten ciferblat. Ale było fajnie. Pogoda dopisała, jak widzicie. Łopoliło mnie. Nawet sól wyszła. Kurde, także się fez spocił. No i co? No i teraz trzeba się brać do chałupy. Jutro do roboty na drugą zmianę. Mam nadzieję, że za tydzień pojadymy do Orłowej. Są z tym problemy. A jak się nie uda, no to trudno. No to przecież się nie będziemy ciśli, nie? Pojadymy Kaindzy. Cały tydzień ma być pieruński upał. Tak więc... Sami widzicie, że cykliści też tu jeżdżą. Bardzo uczęszczano chyba droga. W ogóle tutaj cyklistów było dużo na trasie, żech spotkał. Jedni jechali nawet tam jak na Rabka, żech jechał ci w tych biało-czerwonych kostiumach. To taka grupka jechała, to jechali z Zakopanego na Hel, słuchajcie. Klękajcie narody dosłownie. Z Zakopanego na Hel. Jednemu chopu się pana zrobiła, no ale moja pumpka mu trochę uratowała życie. Potem już niestety, no jak jest dziura, no to wiadomo, że luft ucieknie, no i lupa, no i nie masz odpowiedniego sprzętu, no to jest lipa, nie? Dobra, kończymy. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich cyklistów czechowickich. Ja, fajne chłopy z was są. Pozdrawiamy wszystkich tutejszych cyklistów. Jest fajnie. Dziękuję za uwagę. Do zaś. Słuchajcie, ktoś się tu lotał dronem.